Stek kruchy z polędwicy wołowej to danie niezwykle wykwintne, a jednocześnie proste w przygotowaniu. Jak je przyrządzić i elegancko podać, pokaże nam Dominik Moskalenko, szef kuchni restauracji Taste na warszawskim Wilanowie. Obecnie współpracuje z firmą Sokołów. Bohaterem dzisiejszego dania będzie stek kruchy z polędwicy wołowej firmy Sokołów. Danie niezwykle smaczne i proste do przygotowania. Zabieramy się do pracy. Tym razem uczta królewska, a do przygotowania głównego dania wykorzystamy stek kruchy z polędwicy wołowej firmy Sokołów. Aby uzyskać pełnię doznań smakowych, do przygotowania tej potrawy potrzebujemy kruchą polędwicę wołową, świeże kurki, śmietanę 30%, cebulę, szalotkę, masło, masło klarowane oraz przyprawy, sól, pieprz i natkę pietruszki. Jako że smażenie polędwicy zajmie nam zaledwie kilka minut, najpierw zajmiemy się przygotowaniem sosu i dodatków. Do przygotowania sosu potrzebujemy świeże kurki, cebulę, szalotkę i śmietankę 30%. Kurki po oczyszczeniu i wypłukaniu blanszujemy od 2 do 3 minut w lekko osolonej wodzie. Siekamy drobno szalotkę, którą podsmażamy do delikatnego zeszklenia. Odcedzamy zblanszowane kurki i podsmażamy razem z szalotką. Dodajemy śmietankę i wszystko razem kilka minut podgotowujemy. W międzyczasie kroimy w plastry ugotowane wcześniej młode ziemniaki. Wkładamy ziemniaki do sosu. Sos z ziemniakami nabierze dodatkowych walorów smakowych, jeżeli dodamy do niego odrobinę sosu pieczeniowego. Przyprawiamy jeszcze solą i pieprzem oraz świeżo posiekaną natką pietruszki. Sos jest gotowy. Mięso układamy na desce, solimy i posypujemy świeżo zmielonym pieprzem. Polędwicę można solić przed smażeniem, jednak pod warunkiem, że od razu trafi ona na patelnię. Przyprawioną polędwicę podsmażamy na maśle klarowanym z jednej i z drugiej strony, tak aby się lekko wybarwiła. W zależności od tego, jaki stopień wysmażenia steku preferujemy, na tak długo wkładamy podsmażone mięso do piekarnika. Tej grubości steki, aby były średnio wysmażone, tak zwane medium, muszą być w piekarniku o temperaturze około 180 stopni przez około 2 minuty. W zależności od stopnia wysmażenia dzielimy steki w uproszczony sposób na rare, medium oraz well done. Mięso już doszło, możemy wykładać na talerz. Najpierw ziemniaki z sosem, później stek. Całość dekorujemy sosem pieczeniowym oraz natką pietruszki. Prawda, że pięknie to wygląda? A jak smakuje? I ty możesz zostać mistrzem kuchni. Warto spróbować.